W gminie Gowarczów w miniony czwartek do użytku oddano trzy gminne drogi wewnętrzne. Są to inwestycje zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% w miejscowościach Bernów, Kamienna Wola oraz Kupimierz. W sołectwie Bernów wykonano dwa odcinki drogowe. Ich łączna długość liczy około kilometra, a koszt inwestycji to około 400 tysięcy złotych. Stare i utrudniające komunikację drogi zastąpiła nawierzchnia o szerokości 4,5 metra wraz z mijankami. Powstały także pobocza i rowy. Jezdnia w Bernowie ułatwi mieszkańcom dojazd do ich posesji. Jakiś czas temu wyremontowana została także biegnąca tamtędy droga powiatowa dzięki staraniom radnej powiatowej Jolanty Pacochy. Wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha opowiedział nam także o dwóch kolejnych inwestycjach drogowych w gminie. Mamy również wykonaną drogę w Kupimierzu o długości 990 metrów i w Kamiennej Woli też 990 metrów. Są to nowe nawierzchnie. Tam koszt tej inwestycji był w sumie. Około 560 tysięcy łącznie. Swoje zadowolenie z przebudowanej drogi w kamiennej woli pragnął także wyrazić jeden z mieszkańców gminy. Uważam, że tak powinno być, bo jesteśmy, jakby nie było, w XXI wieku no i te realia powinny się i standardy powinny się podnosić. Natomiast. Cóż, no tylko uważam, że, że to zasługa naszego wójta, że, że yy, stara się. Radny gminy Gowarczów Paweł Stańczyk zwrócił uwagę na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z nowo wyremontowanego traktu w Kupimierzu. To jest to inwestycja, która była od dłuższego czasu wyczekiwana przez mieszkańców Korytkowa, jak i również Kupimierza, płynie na poprawę. I bezpieczeństwo poruszających się po niej uczestników ruchu. Stanisław Pacocha zapowiada także przebudowę kolejnych dróg wewnętrznych w gminie. Już niedługo mają zostać ogłoszone przetargi na przebudowę ulicy Partyzantów w Gowarczowie oraz ulicy wewnętrznej w Komaszycach.